Proszę Państwa, projekt Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej w sprawie przedłużenia okresu użytkowania części nieruchomości na terenie Bram Krakowskich przez Galerię Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie wniosek o przedłużenie części nieruchomości na terenie Bram Krakowskich przez Galerię Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki wystąpiła o przedłużenie okresu użytkowania części nieruchomości o kolejne 10 lat. Na mocy umowy notarialnej z dnia 17 grudnia 2003 roku część nieruchomości, to jest, no, jest 4 ary tam z jakimś ogonkiem, oznaczonej jako działka 546 łamane przez 4 o powierzchni całkowitej 0, no, 49, no, prawie, prawda, pół hektara. Obręb pierwszy, jednostka ewidencyjna w Śródmieście, pozostaje w odpłatnym użytkowaniu Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki do dnia 31 grudnia 2013 roku z przeznaczeniem na prowadzenie na tym terenie ogródka artystyczno-kawiarnianego przed galerią i dojazdu do wejścia towarowego galerii. Dziękuję bardzo. Trzeba tutaj literówka jest, proszę Państwa. Pan Jakubos, pan Pasternak. Nie może być tak, że o przedłużeniu części nieruchomości. A, to chciałam powiedzieć. Ale to już zostało sprostowane w czasie posiedzenia komisji, dla mnie jest błąd. Bo musiałam się pewnie pomylić, ale przepisuję. Myślę, że nie pan. No jakże. A kto przepisuje? No ja przepisuję. A kto przedstawia? Ten, co nikt nie robi, a to się przedstawia rękopis. Oczywiście, że ja. Teraz, proszę Państwa, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie projektu? Ja przyjmuję to na siebie. Czy jest jakaś uwaga jeszcze? Panie Przewodniczący, proszę Państwa, jeszcze raz pytam się. Kto z Państwa w sprawie projektu chce rozmawiać? Pan Jakubowski widziałem, pan Pasternak, tak? Pan Krzysztof Baron, tak? Dziękuję, proszę bardzo. Szanowni Państwo, Panie Olkierdzie, ja mam pytania na początek. Kto jest właścicielem tegoż ogródka kawiarnianego, artystycznego, zwanego kawiarnianym artystycznym? Ja tam parę razy w życiu byłem. Nie wnikają w tą działalność, tam to jest zwykła kawiarnia z wysunkiem alkoholu. Więc kto jest właścicielem? Czy to jest AIM, czy to jest właścicielem jest Bunkier Sztuki? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, niezwykle ważne, w świetle uchwały, którą podjęliśmy jakiś czas temu na wniosek radnego Miszalskiego i Darosa między innymi o zwiększeniu opłat w ramach Starego Miasta za metr kwadratowy ogródków. Jaka jest opłata uiszczana miesięcznie przez ten tak zwany ogródek kawiarniano artystyczny? I trzecie najważniejsze pytanie, jak się ma ta uchwała w świetle tego projektu, który mamy podjąć jako druk numer 11 o ograniczanie, przepraszam bardzo, jak się ma ten projekt w stosunku do projektu druk numer 11, na którym będziemy obradować w sprawie obniżenia liczby z wysunkiem alkoholu w mieście Krakowie, co jak się ma do wypowiedzi pana prezydenta, który mówi, że jesteśmy zagłębiem alkoholowym i że powinno się znacznie ograniczać pana prezydenta Majewskiego, że powinno się znacznie ograniczać liczbę punktów ze sprzedażą alkoholu, etc., etc. Ale najważniejsze dla mnie to jest, kto jest właścicielem, jeżeli mam podejmować decyzję, bo chcę wiedzieć, kto ma zyski z tego ogródka, czy firma prywatna, czy Bunkier Sztuki, bo jeżeli ma Bunkier Sztuki, to jestem w stanie przyjąć do wiadomości, że ma to sens, że Bunkier Sztuki ma przychód jako Bunkier Sztuki, a nie prywatny właściciel. I druga rzecz, jaka opłata uiszczana jest za zajęcie tego kawałka przyległego do Bunkra Sztuki, bo też to jest na mnie istotne, jeżeli mam podjąć decyzję. Muszę mieć przesłanki do podjęcia decyzji, a w tej uchwale nie widzę tych przesłanek, na podstawie których mam podjąć decyzję na tak bądź na nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pan Wojtek Pasternak. Ja w przeciwieństwie do pana Jakubowskiego wiem, co jest najemcą. Akurat panowie Wiśnieński i Żakowski więcej dla kultury robią swoje Bunkier Sztuki razem wzięte. Natomiast ja jestem przeciwny tej uchwale z tego względu, że po jakichś promocyjnych zapewne stawkach Bunkier Sztuki to ma od miasta, natomiast z całą pewnością stawkę rynkową płacą właściciele, którzy są również właścicielem tego
tej kawiarni. Tak jak mówię, ona więcej kultury wnosi do Krakowa, niż mimo, że tam się pije alkohol, niż cały dzień już pije razem dziennie. W związku z powyższym, ja proponuję, żeby nie podejmować tej uchwały, dopóki Bunkier Sztuki nie przedstawi rozliczenia, co robić z tymi pieniędzmi, które są zyskiem z różnicy między tym, co płaci miasto, a co płaci AIM. Jak są rozliczane te pieniądze, które są zyskiem instytucji kulturalnych administrowanej z powołania urzędu miasta? Bo to jest jakiś zysk Bunkra Sztuki, to jest instytucja, która jest skandalicznie prowadzona i krótko mówiąc, bardziej mnie boli to, że Bunkier Sztuki coś zyska, niż jakby nawet za pół darmo mieli panu Lewityński i Żakowski, którzy są obcymi ideowo, ale oni więcej kultury wnoszą do tego miasta niż Bunkier Sztuki razem. Taka jest moja opinia i po prostu w związku z powyższym wnioskuję przeciwko tej uchwale z wnioskiem, żeby rozpatrzyć, jakie jest rzeczywiście rozliczenie tych, żeby przedstawili rozliczenie księgowe. Jaka jest różnica między tym, co oni płacą, a jak uzyskują od AIM-a przychody. I co z nimi się dzieje? Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze zabiera głos? Pan Baron. Proszę Państwa, jest tak. Na komisji to prawda podjęliśmy uchwałę pozytywną, ale uchwała pozytywna miała być podjęta, bo została podjęta pod warunkiem, że Pan Sączyk wystosuje pismo i na sesję będzie miał na następujące pytanie. Czy stawka czynszu była waloryzowana od 2003 roku? Jaka jest powierzchnia magazynowa zaplecza tego ogródka? Kto czerpie korzyści z ogródka i w związku z tym, no nie wiem, nie było mi od początku sesji, pan sędzia miał tą informację przekazać albo przed rozpoczęciem sesji, albo po swojej rozpoczęciu. Z tego co tutaj słyszę, no tej informacji nie przedstawił, w związku z tym składam wniosek formalny o skierowanie z powrotem do wnioskodawcy, czyli do komisji. No bo to nie może się w ten sposób, ale zgodziliśmy się wszyscy radni, no może poza panem przewodniczącym, na komisji, że będziemy mieli odpowiedzi na te pytania. To będziemy nad tym procedować. Nie będzie odpowiedzi, no to albo negatywnie, albo cofamy do komisji. Wydaje mi się, że sensowne będzie, jeżeli cofniemy do komisji. W związku z tym taki wniosek. Chyba, że pan Sęczek ma te informacje. Mówię, jeżeli ma, no to ja chętnie usłyszę te odpowiedzi na te pytania, które zadaliśmy na komisji. Dziękuję bardzo. Tak, ja już skończyłem. Panie Krzysztofie, jak pan wie, no byliśmy wszyscy na komisji. Część pana wypowiedzi jest prawdziwa w mojej ocenie, w moim odczuciu. To, co słyszałem, to mówię. Natomiast część jest nieprawdziwa. Jeżeli pan mówi, że komisja ustaliła, że ja w imieniu komisji wystąpię pisemnie o te informacje, to jest pan w grubym błędzie, bo takiego ustalenia między nami nie było. Była kwestia, że ustalimy to tylko, jeżeli się da, telefonicznie. I tyle mam do powiedzenia. Ale na pytania odpowiada pan? Nie, proszę pana, ale czy pan wie, że pan powiedział nieprawdę? Czy pan wie, że pan powiedział nieprawdę? Ale ja chcę wszystko powiedzieć. Pan powiedział, że pan Sęczek miał wystąpić pisemnie. Proszę Państwa, nie było tak oczywiście, bo było była. Czy pan Sęczek miał wystąpić pisemnie? Pan Krzysztof to powiedział przez chwilę, bo pytanie no, nie, czy mam nie odsłuchać na pasie? Nie, że pan mi nie przerywa. Była propozycja, żeby pan wystąpił pisemnie do tego. Pan powiedział, że nie będzie pan pisemnie, tylko telefonicznie. Panie Przewodniczący, mogę z jednego słowa? I taka była zgoda. Panie Przewodniczący, mogę? A pan zresztą powiedział, że miałem wystąpić pisemnie. No bo była propozycja, że pan wystąpił pisemnie. Dokładnie i Nie przypomnę się, na czym panie Krzysztofie, mam do pana pytanie. Przepraszam, ale przez to, że nie.
w ramach się poruszają. Zaraz. Proszę Państwa, proszę Państwo się zgłaszacie do głosu, każdy ma prawo się wypowiedzieć. Nie mówcie wszyscy. Ja Państwa, to, Wojtek, bo tu do kakafonia dociera i nic z tego nie można zrozumieć. Wszyscy mówią na raz. Ale pan Krzysztof Baron złożył wniosek formalny o odesłanie wnioskodawcy. I teraz powinien być głos za, głos przeciw, a nie dyskusję pan prowadzi. Ale ja prosiłem o głos zanim jeszcze... Ale nie może pan prowadzić dyskusji, kiedy pan wniosek formalny. Nie rozumie pan tego? Przeciw. Proszę Państwa, mój głos jest, jeśli mogę, przeciw odesłaniu tego projektu do komisji. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Setki ogródków pojawia się w niewielkiej odległości od bunkra sztuki. Pojawia się nie przy sztuce, przy czymś, co powinni ogródek wspierać, tylko pojawiają się przy knajpach. My jakoś nie mamy wpływu na te ogródki, większość tych ogródków nie opiniujemy, natomiast tutaj, jeżeli możemy wesprzeć ogródkiem galerię sztuki, gdzie są wystawy, gdzie jest jakiś jeszcze, oprócz wypicia piwa czy lampki wina, można oglądać wystawę, a nie tylko kolejne butelki, my się zaczynamy zastanawiać, gdzie jest Mosta Szworu, czy galerię sztuki, która może się wspierać tym ogródkiem, czyli dać, czy nie dać. Jeżeli komisja przygotowała pozytywny ten projekt, ja jestem, nie byłem na tej komisji, to ja uważam, że powinien ten projekt być przyjęty. Natomiast nie jestem za odesłaniem tego do komisji i celebrowaniem tego w nieskończoność, robieniem komisji śledczych jakichś czy innych rzeczy, co się dzieje. Zwrócił się Bunkier Sztuki do Wydziału Skarbu z prośbą o to, Wydział Skarbu zgodnie z procedurą przyszło to do nas do zaopiniowania. My możemy stwierdzić, czy słuszność tego ogródka przy galerii sztuki jest, czy nie. Galeria sztuki bez ogródka, knajpa z dwoma ogródkami. Dziękuję. Ja jestem za. To jest mój głos przeciw. Ja jestem za. Ja za. Ja jestem za odesłaniem tego do komisji, ponieważ nie usłyszałem informacji i Państwo radni rozumiem, że też nie uzyskali informacji. Na te pytania, które zadałem na wstępie, a dla mnie są najważniejsze, jaką opłatę wnosi ten ogródek do miasta za zajęcie tego terenu i nie usłyszałem informacji, czy właścicielem ogródka, znaczy usłyszałem od pana Pasternaka, okazuje się, że nie jest właścicielem Bunkier Sztuki tego ogródka, tylko prywatni panowie, więc nie wiemy, panie przewodniczący, czy zysk jest przekazywany na działalność artystyczną, czy na inną. Dlatego mój głos za, ponieważ jest za wiele pytań i wątpliwości, na które nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Dziękuję. Pan Olbier nie mógł odpowiedzieć. Ja pan odpowiedział. Galeria wszystkiego, że jest panie przewodniczący, jest proszę Wojtek, głos za, głos przeciw nie ma. Głos za, głos przeciw. Głosujemy, proszę Państwa, wniosek o odesłanie. Kto jest za odesłaniem do komisji projektu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć osób jest. To jest przeciw wnioskowi? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem, dziewięć osób. Gratuluję. Gratuluję. 9 do 9, czyli wniosek upadł. Odesłania do komisji. Zgłaszał się do głosu pan Orski, bardzo proszę. I pan Daros. W trakcie posiedzenia komisji, a także dzisiaj w trakcie posiedzenia tej sesji padło szereg pytań. To są pytania ważne, fundamentalne, dotyczące własności, dotyczące statusu tego lokalu, dotyczące środków, finansów. Pan Sędzik na te pytania odpowiedzi na razie nie udzielił. Dlaczego pan nie udzielił odpowiedzi? Miał pan wystarczającą ilość czasu, żeby zdobyć informacje, o które my jako komisja, jako radni wystąpiliśmy. Druga sprawa jest taka, że ten projekt został zredagowany, jego zapisy, między innymi paragraf pierwszy, został zredagowany. Wspólnie pan Sędzik przedstawił propozycję paragrafu pierwszego, która została skorygowana w trakcie posiedzenia komisji. Zapisał pan korektę. I mimo to, że ta korekta została wprowadzona, zatwierdzona, przegłosowana, dzisiaj otrzymujemy projekt uchwały w paragrafie pierwszym. Zdanie, które odbiega od tego, które było przegłosowane przez komisję. Pytam pana, dlaczego po raz kolejny tak się dzieje?
dlaczego po raz kolejny tak się dzieje? Proszę, pan Wyszyńska, pan Daros. Pan Daros, pani Wyszyńska, pan Daros. Uważam, że powinna być reasumpcja głosowania poprawki, ponieważ nie padło pytanie, kto się wstrzymał. Było, kto jest za, kto jest przeciw, a nie było pytania, kto się wstrzymał. Bardzo dobrze. Ja mogę zapisać to. Bardzo dobrze, dziękuję. Proszę państwa, w takim razie, kto jest za odesłanie projektu do komisji? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć osób. Kto jest państwa przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć osób. Dziękuję. Kto się z państwa się wstrzymał? Raz, dwa. Dwie osoby. Dziewięć za wnioskiem, dziesięć przeciw, dwie osoby się wstrzymały. Kontynuujemy. Pan Daros, pan Rosny. Znaczy, ja panu nie rozumiem do końca dyskusji, ponieważ jakie ma znaczenie, kto jest właścicielem lokalu? My powinniśmy oceniać to zupełnie pod innym kątem, czyli jaki ma wpływ ten ogródek na okolicznych mieszkańców, czy ten ogródek zajmuje jakiekolwiek, nie wiem, czy tam Straż Miejska jest proszona o interwencję, czy tam jest jakiś podejrzany element, się dokładnie go kręci. W naszej dzielnicy jest zdecydowanie więcej ogródków, które właśnie generują takie problemy, a na nie są wydawane pozwolenia z likwidu. Natomiast na ten ogródek, obok którego bardzo często przechodzę, nigdy nie widziałem takiej sytuacji, a to, kto jest właścicielem, kto na tym zarabia, no, to jest jego rzecz, no, niech zarabia. Od tego są interesy, żeby je prowadzić. I tak samo, jeżeli mówimy na przykład w porównaniu, tutaj pan Jakubowski odnosił się do naszej uchwały o podniesieniu stawek na rynku. My nie byliśmy przeciwko temu, żeby zamknąć ogródki na rynku, tylko regulować cenę. I to są zupełnie dwie różne dyskusje. Dlatego naprawdę dla podjęcia dyskusji w tej sprawie nie ma kompletnie znaczenia, kto jest właścicielem. Interesuje przede wszystkim to, czy mieszkańcy mają jakiekolwiek zażalenia na prowadzenie tego ogródka. I tutaj uzyskałem odpowiedź od pana radnego z okręgu, że nie ma takich wskazań. Dlatego ja bym głosował za, bo nie powinniśmy ograniczać działalności ogródkom, które są dobrze prowadzone, a ogródkom, które rzeczywiście, na które się mieszkańcy skarżą, odwalać. Dziękuję bardzo, pan Rosny. Ja chciałbym powiedzieć, że każdy radny ma prawo do własnej opinii i no, nie mogę się z tą Wojtek zgodzić, tutaj ma taką stronę. Bo zarzuciłeś mu, że nie odpowiedział na pytania, tak jakbyś komuś zagneblowanemu zarzucił, że nie odpowiedział na pytanie. Padł wniosek formalny, więc nie miał szansy odpowiedzieć. Być może znał odpowiedź na te pytania, no ale to jest moje zdanie. Natomiast wracając do samego ogródka, z moich osobistych doświadczeń bardzo pozytywnie określam ten ogródek, bo nigdy tam nie widziałem, żeby się jakaś hołota zbierała, często chodzę po prostu na spacer. Często chodzę na... czy ja mogę? Dziękuję. Często chodzę z dziećmi na plantach na spacery. Czasami tam sobie siadaliśmy z żoną na kawę czy na czekoladę. Mogą się tam pobawić dzieci, bo mają piaskownicę. Wiecie, także bardzo przyjemne jest to miejsce. Też kilka razy byłem na wystawie w Bunkrze Sztuki. Na wystawach różnych. Nie jestem koneserem sztuki, nie znam się na tym, ale mi się osobiście podobało. Rozumiem, że pan ma inne zdanie, pan radny Pasternak. Ja odbieram bardzo pozytywnie i od tego, jakie powinny być stawki i tak dalej, to jest do tego powołana odpowiednia komisja mienia, a nie my radni dzielnicy, którzy mamy, tak jak powiedział mój przedmówca, pan Tomasz Daros. Mamy ocenić, czy faktycznie tam się nie zbiera jakiś element, czy to nie jest ze szkodą dla mieszkańców naszej dzielnicy. Dziękuję. Kto z państwa jeszcze? Pan Sędzia, pan Kowalski, po raz drugi udział. Pan Wiesław. Tutaj podnosząc się do wypowiedzi pana radnego Marcinowskiego, pan ma rację, bo tu zostało też prawdopodobnie w wcześniejszym projekcie pominięte, bo ja mam w tej chwili rękopis z komisji przed sobą i no, myślę, że tutaj mamy zgodność. Dwa słowa, które tak jak poprzednio, dwa słowa umknęły w sprawie ulicy Grodzkiej. Wniosek o przedłużenie okresu użytkowania. Ja myślę, że pan w
tej materii Cię wypowiedział przed chwilą pod moim adresem. Bo tego rzeczywiście nie ma i ja się z tym mogę zgodzić. Z niczym innym się nie mogę zgodzić. Tych dwóch słów brakuje. Więc ja bym też prosił, że jeżeli Pan Radny był taki uprzejmy zauważyć ten błąd, to może trzeba było w sposób taki, no, merytoryczny, spokojny przedłożyć, że być może to jest oblik, bo tam jest tylko maszyna, a czasem maszyny, jak Pan wie, bo Pan dużo zapewne też korzysta z tych urządzeń, to robią różnego rodzaju dziwne rzeczy. Pomimo, że człowiek to poprawia, to ona swoje robi. Bo ja to mówię z praktyki. Więc nie wiem, chciałem zadać Panu pytanie, czy Pan ma jeszcze jakieś inne uwagi? Czy Pan jest zgodny z moją w tej chwili oceną, że brakuje dwóch słów okresu użytkowania? W paragrafie pierwszym. W drugiej części mojej wypowiedzi zadałem Panu pytania dotyczące ustalenia odpowiedzi na pytania, które sformułowaliśmy w czasie posiedzenia komisji. Te pytania formułował też, pomagał formułować Pan Rosner. Dziwi mnie, dlaczego Pan Rosner w ciągu krótkiego czasu nagle zmienił zdanie i nie jest ani stanowczy, ani dociekliwy, ani nie interesuje go, ile wynosi stawka, czy jest to duża stawka, czy mała stawka. To nagle po raz kolejny takiego się stało w Pana postawie, wiceprzewodniczącego Rady, że diametralnie zmienia Pan swój stosunek do danego problemu. Proszę Państwa, najistotniejsze jest udzielenie odpowiedzi na szereg pytań, które my sformułowaliśmy podczas posiedzenia komisji, a które dzisiaj zostały jeszcze albo poszerzone, albo doprecyzowane. Proszę się odnieść nie do brakujących dwóch słów, bo to rzeczywiście jest błąd, po raz kolejny wychwycony, tylko do udzielenia odpowiedzi na pytania, które padły na posiedzeniu już teraz. Chciałem zadać jedno pytanie. Dlaczego Państwo podjęliście decyzję o zaopiniowaniu, już nie mówię pozytywnym, negatywnym, na komisji, z której mieliście masę wątpliwości. Czyli jakimś awansem po prostu zrobiliście projekt pozytywny i dopiero w międzyczasie wyjaśniać. Jeżeli były pewnego rodzaju wątpliwości, należało się na komisji powstrzymać do momentu wyjaśnienia tego. Natomiast do materiału do mnie wpływa projekt uchwały pozytywny z komisji, która go przegłosowała. I ta sama komisja na tej sesji zaczyna wyjaśniać, nie było mnie na tej komisji, więc nie wiem, ale zaczyna mieć wątpliwości do tego, czyli były jakieś postawione były warunki, no to po co awanse to, jeżeli nie było... Ja nie głosowałem za, więc ja nie widzę sensu się tłumaczyć. Niech Pan sędzia przedstawi, jak wyglądało głosowanie na komisji. Proszę bardzo. I pytania, nie na takiej zasadzie, że ja mam odpowiadać za coś, czego ja nie popierałem. No. Ani Pan Rosner. Ja nie byłem, więc trudno, dlatego zaczynam się dziwić temu wszystkiemu. Przychodzi projekt pozytywny, a Państwo jesteście negatywni, więc dlatego pytam o te rzeczy. Ja cały czas, Panie Przewodniczący, czekam na głos. Dobrze. Ale jeszcze ad vocem chciałem odpowiedzieć Panu Radnemu Morskiemu, ponieważ zadał mi takie pytanie, dlaczego zmieniłem zdanie. Rozmawiałem z Panem Przewodniczącym Sęczkiem i wyjaśnił mi, że po prostu o stawkach decyduje Komisja Mienia i że te stawki będą wzięte pod uwagę, jeżeli chodzi o stawki rynkowe i to mi wystarczyło. I jeszcze można, bo Pan Radny Orski, bo ja jeszcze nie skończyłem swojej wypowiedzi, pytając Pana Radnego Orskiego, czy jest zgoda na moje określenie z dwóch słów okresu użytkowania. Pan Radny już mówi z góry, że ja na coś nie odpowiadam. Ja nie mogłem nawet odpowiedzieć, bo Pan mi nie dał nawet odpowiedzi. Ja zwracam się ponownie, Panie Olgierdzie, z prośbą, żeby Pan mi powiedział, jaką stawkę płaci Bunkier Sztuki miastom za metr kwadratowy zajętej powierzchni, bo nie jest to tajemnica. To jest pierwsza rzecz. Odpowiadając Panu Radnemu Darosowi. Bunkier Sztuki, czy Teatr Stary, jest do prowadzenia działalności kulturalnej, a nie do wyszynku alkoholu. Chyba się z tym zgodzimy, chyba że jest w naszej, że jest w naszej statucie, czego nie wiem, w danej organizacji. Tak jak Pan powiedział, to jest jednostka kulturalna. Jednostka kulturalna nie zajmuje się w nazwie sprzedażą alkoholu, tudzież jedzenia, tylko zajmuje się działalnością kulturalną. Z tego co wiem, wyższy nie mieści się w ramach działalności kulturalnej, a do Pana apeluję, żeby Pan odpowiedział na bardzo proste pytanie. Ile Bunkier Sztuki płaci za metr kwadratowy?
Mieści się. Mieści się. Słucham, komisja mienia to będzie ustalała. Komisja mienia. Ale co będzie? Komisja zadała pytanie. Gotowość komisji jest komisji mienia do tej sprawy. Nie mamy komisji mienia. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie. No, proszę pana, nie wiem. Czy jest pan przygotowany? Dziękuję. Proszę pana, mówi się pan. Dziękuję. Materiałem, proszę państwa, źródłowym jest pismo z Wydziału Szkoły. Przedstawiające w sposób wyraźny, jasny i klarowny, o co chodzi w tym piśmie. Nigdy do tej pory, opiniując cokolwiek, nie kierowaliśmy się stawkami, ile kosztuje lody, piwo, duże, małe, ile się płaci za metr i tak dalej. Nie przechodziliśmy przez wszystkie oskarby, sanepid i inne rzeczy. Opiniowaliśmy te rzeczy tak, jak uważamy. Czy działalność kulturalną można wesprzeć ogródkiem, czy powinno się jego zamknąć po to, żeby ogródki stricte prowadzące działalność gospodarczą miały więcej klientów. Dziękuję. Kto z państwa jeszcze chce zabrać głos? Pan Baran, proszę. Ja chciałbym uzyskać odpowiedź od przewodniczącego, bo komisja mimo wszystko zobowiązała go do ustaleń w tych trzech kwestiach, które wymieniłem. No i chciałbym usłyszeć, jeżeli pan przewodniczący nie podjął żadnych działań w tym kierunku. To chcę usłyszeć, że nie podjął działań. Chcę wiedzieć dlaczego, jeżeli podjął jakieś działania, no to chcę usłyszeć z jakim skutkiem. No. To jest chyba normalne. Rozumiem, że pan Sęczek potrafi długo mówić i nie na temat, a ja proszę, żeby odpowiedział na te trzy pytania konkretne, które zadałem. Dziękuję. I składam dodatkowo wniosek formalny o głosowanie imienne, no bo w takim układzie, no to żeby było jasno, kto jest za takim działaniem. Działalność kulturalna może być wspomagana po prostu inną działalnością, załóżmy handlową i tak dalej. Tak zrozumiałem pana wypowiedź. Z tym, że oczywiście ja się z tym zgadzam. Z tym, że proszę państwa, no, my chcieliśmy wiedzieć, po jakich stawkach chodzi. Jakie stawki są płacone po prostu przez tego najemcę miastu, krótko mówiąc, bo czy to było waloryzowane i tak dalej. Wydaje mi się, że to nie jest tajemnicą, natomiast cały czas, proszę państwa, bijemy się o mur, że ciągle nam pieniędzy nie ma. My nie tylko mamy patrzeć się o to, czy mieszkańcy są zadowoleni, prawda, jak kolega Roster mówił, przepraszam, pan Roster mówił, o tym, że jeżeli mieszkańcy są zadowoleni, nie zgłaszają po prostu swoje uwagi, że temu w ogóle im przeszkadza, no to my nie mamy żadnych po prostu przeciwwskazań, żeby tak zaopiniować. Chodzi, proszę państwa, o gospodarność. My też mamy po prostu coś powiedzieć o gospodarności, dlatego argumentacja pana Darosa mi się wydaje jest trochę pokrętna, no. Albo nie w pełni, nie w pełni po prostu właściwa. Przede wszystkim pan myli tematy. Jeżeli podejmiemy uchwałę, czy ocenimy pozytywnie dalszą funkcjonowanie tego ogródka. Czy wyrażamy się pozytywnie, czy negatywnie o jego działalności i wpływie na naszą dzielnicę. A to, jakie są, czy stawki są urynkowione, jeżeli chodzi o wynajem powierzchni u nas w dzielnicy, to zupełnie inny temat.
I co do tym temacie, już się odpowiedzieliśmy wcześniej z prośbą o rynkowienie stawek na rynku, jeżeli chodzi o rynki kawiarniane. No i trzeba po prostu brać i dalej ciągnąć ten nasz wniosek. Tutaj, jeżeli w tym momencie damy negatywną opinię, jeżeli chodzi o sprzedaż alkoholu, to wtedy tego pachu dalej nie będzie, tej restauracji. Czyli jaki osiągnięty jest uwagi, to jest sukces dzięki temu. Zamiast tego, że mamy jakieś pieniądze z tego do budżetu miasta, nie płynie nic. No bo tam nie powstanie ogródek jordanowski w tym miejscu, tylko będzie pusta przestrzeń. Więc nie wiem, jak to wpłynie na polepszenie sytuacji na dzielnicy. Dziękuję. Ja nie widzę powodu, żeby te kwestie wiązać, bo zawsze wiążemy po prostu sprawy gospodarcze z sprawami po prostu porządkowymi czy po prostu kulturalnymi nawet. To są sprawy, które się nie da oddzielić. Tak samo jak życia pan nie oddzieli, czy to życie studenckie, prywatne i tak dalej. Te wszystkie rodzaje są powiązane i tego się nie da porównać. Jeżeli członkowie komisji nie uzyskali odpowiedzi na te pytania, które już tu padały, pan Sęczek chciał wycofać projekt tej uchwały do komisji. Głosić. I teraz jest właśnie dziwne, dlaczego tego on sam nie zrobił. Wniosek o wysłanie do komisji przepadł i teraz właściwie stoimy na martwym punkcie. Już się. Tak. Dziękuję. To jeżeli tak się licytujemy, to ja bym chciał też Państwu przypomnieć, że to właśnie ja mówiłem Państwu na komisji, że ten wniosek nie głosować, tylko żeby wystosować stosowne pismo. Państwo. Przed chwilą Pan mówił, że nie miał Pan wystosować pismo. Bo komisja ustaliła finalnie. Pamięta Pani, co było w trakcie komisji mówione? Jak się pewne kontrowersje zaczęły rodzić wśród nas, to ja wtedy powiedziałem, że wobec tego zostawmy tę sprawę i wystosujmy pismo. Chwileczkę. Czy tak nie było? Państwo później powiedzieli, że te pytania, żeby zadać telefonicznie. To tutaj pan, ja już nie chcę, wie pan, nurzać się w takich sprawach, to jest prawda nagrane, co pan mówił, pan radny Baron wcześniej, jak to miało być załatwiane. Ale ja tylko ten fragment sprawy przypomnę. I jeżeli my się mamy dowiadywać, to tak na marginesie, o sprawy takie finansowe, to tylko na drodze pisemnej można takie uzyskać informacje, ponieważ droga telefoniczna, ustna, to jest droga bardzo pokrętna i to jest bardzo droga niebezpieczna. W sensie dokładności danych, które ja bym musiał Państwu później przekazać, bo pewne rzeczy, które się podejmuje w pewnych chwilach, w pewnych momentach, tylko później no trzeba wejść za to odpowiedzialność. Panie Przewodniczący, Panie Ogiercie, mogę jedno zdanie? Pan cały czas mówi, jako jedno zdanie. Mamy taki szybki problem, żeby ten wniosek wrócił do komisji. Myśmy przegłosowali, że ma nie wrócić. Sam pan z taką inicjatywą na komisji wystąpił, prawda? Tak, tak. I dlaczego teraz pan się z tego wycofuje? Przepraszam, czy można według kolejności zgłosić, zabierać głos? Pan kolorowo powinien sprawę. No właśnie. Bo się robi tutaj klepasz, ale tam za okno. Sesja przemieniła się w rozmowę na placu. Zgłaszam wniosek formalny o zamknięcie. Z tego, że sprawa jest węzłowa, prawda? I bardzo kontrowersyjna. Węzłowo trzeba ją było rozwiązywać na posiedzeniu komisji, a nie na posiedzeniu rady, no, gdzie w tej chwili 40 minut Państwo wymieniają sobie opinię. Zgłaszam wniosek o zamknięcie listy mówców i zakończenie dyskusji, przejście do głosowania. Dziękuję. Ja, proszę Państwa, przed tym wnioskiem chciałem powiedzieć, że prawdopodobnie to jest 100% decyzja. Ludzie płaci 2000 zł za ten ogródek miastu. W przypadku, gdzie ogródek kosztuje złoty 20, czyli 40 metrów kwadratowych kosztuje 1440 zł, właściciel ogródka w rynku płaci. Czyli
około 70 metrów kwadratowych, to jest równowartość na rynku, równowartość ceny. Używałem budynek na rynku nie sprzedażonej sztuki, natomiast były przymusze sztuki. Nie musi ktoś iść zwiedzić wystawy, niż się napić czegokolwiek na rynek, tylko może to zrobić na miejscu. Zagłosujemy wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i zamknięcie listy głosów. Kto jest Państwa za przyjęciem? Ale nie, kto jest zapisany do głosu jeszcze. Wcześniej się nikt nie zapisał do głosu przed wnioskiem. Kto jest Państwa za przyjęciem wniosku o zamknięcie dyskusji? Czternaście osób jest za. Kto z Państwa jest przeciw? 6 osób jest przeciwko. Kto z Państwa się wstrzymał? Nie. 14 za, 6 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących. Dziękuję za głosowanie. Przechodzimy do głosowania. Panie Przewodniczący, zgodnie ze statutem taki wniosek formalny nie pozbawia referenta prawa do złożenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi. Ja zadałem dwa razy się zgłaszałem. Tak, dwa razy zadałem te same pytania i bardzo bym prosił, żeby pan Sęczek wreszcie raczył odpowiedzieć. No. Ale, oczywiście, że to już przyjmuje do udzielenia odpowiedzi, natomiast formy przymusu zgłaszania do odpowiedzi. To rozumiem, że pan Sęczek odmawia odpowiedzi. Jakie ja mogę zastosować przypadanie rozważone przy razu, czy wykręcenie ręki, jak już nie chcę udzielić odpowiedzi. Ale pan radny Baron sugeruje sytuację następującą, że pana radnego Sęczka nie ma na tej sali. Bo przed chwilą pan radny Baron powiedział, że no to co pan powiedział. To będzie jeden przypominał, co pan po chwili powiedział. Pamiętam, na szczęście tutaj jesteśmy w szerokim gronie Wysokiej Rady. To co powiedziałem przed chwilą, to są za poważne sprawy, żeby o tych sprawach rozmawiać przez telefon, zasięgać informacji telefonicznych i przekazywać Państwu telefonicznie takie sprawy, które dotyczą finansów, które dotyczą umowy. Tutaj jeszcze pan radny pytał o personalia, kto za tym, za przeproszeniem stoi, z całym szacunkiem. To jest właściciel, czy firma prywatna kupuje sztuki? No, proszę nie przekręcać. To na tym stoi. Niech będzie, czy firma prywatna jest właścicielem, czy kupuje sztuki? Niech pan nie przekręca. Zdecydowanie kłamstwo. Ale ja się zapytałem, czy właścicielem ogródka jest bunkier sztuki, czy właścicielem prywatny. Proszę Państwa, ta dyskusja dzisiaj pokazuje, jak nisko upadła dzielnica i kto za to odpowiada. Są ludzie z wieloletnim doświadczeniem w Radzie, którzy zmagają do jej upadku. Proszę Państwa, czy Pan udziela dalej odpowiedzi Panu? Tak. To proszę. To znaczy, to jest moja odpowiedź, że to jest zbyt poważna i zbyt skomplikowana sprawa, żeby można było tę sprawę załatwiać via telefon i na informację taką usłyszaną. To jest informacja twarda, i która wymaga dokumentu. Dziękuję bardzo. Kompromitacja zarządu i Pana Sęczka. Jedno słowo. Kompromitacja. Dobra. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Też pana prawa pierwszego to było pisarskie, przy przeklejeniu po prostu. Zostały jeszcze chciałem zapytać, czy Państwo okresu użytkowania, albo poprawka, albo to Państwo uznają za błąd pisarski. Proszę dać kartkę, nie napiszę jako poprawkę, ale uznanie, a nie uznanie. Przelewać się nie.
Proszę Państwa, jest przeciw. Nie widzę, kto się wstrzyma. Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Przystąpimy do głosowania całym projektem. Kto z Państwa jest za przyjęciem? No nie jest, nie ma. Aha, wniosek był o głosowanie niewinne. Pan Jacek Balcewicz. Wstrzymuje się. Pan baron Krzysztof. Przeciw. Pan baron Wiesław. Formalnie przeciw. Z punktu widzenia formalnego przeciw. Proszę? Przeciw. To wystarczy, że tam zawsze wstrzymujesz. Pan Daros? Za. Pani Gociewicz? Za. Pan Jakubowski? Przeciw. Pani Krok-Jakobszy? Za. Ja. Za. Pan Miszalski Aleksander? Za. Pan Nowak Rafał? Za. Pan Orski Marcin? Przeciw. Pan Pasternak Wojciech? Pani Pitner Jadwiga? Przeciw. Pan Rosner Michał? Za. Pan Sęczek Ogier? Za. Pan Smeruda Michał? Za. Pan Szybra Maciej? Przeciw. Pani Tylek Anna Maria? Za. Pan Wodarczyk Wybudził? Wstrzymuje się. Pani Wyszyńska Elżbieta? Przeciw. Pani Barbara Zarzycka? Wstrzymuje się. Państwa za projektem 10, przeciw 8, 3 osoby się wstrzymały. Dziękuję. Przechodzimy.